Witaj, myszki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hard Manager na modkacji Brighton Fall jako Bractwo Węgla. W ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że w sumie zaczęliśmy jednoczyć i udało nam się zjednoczyć 6 województw, więc to jest akurat spoko. Tutaj oczywiście jest część województw, które powoli się tam rozbijają. Czekaj, nie wiem, no, ale po prostu czapkę miał. Tutaj też mamy już niektóre, które mają spokój w miarę, co oznacza, że tak naprawdę no, po pewnym czasie zapewne będą chciały nas zaatakować, a my chcemy zaatakować kolejno, ale nie możemy zaatakować, ponieważ mamy limit. Myślałem, że się uda nam. Szkoda. No, w takim razie czekamy, może ktoś nas zaatakuje, a jak nie, to minie trochę czasu. Oczywiście powoli tutaj jednoczymy, tam się nam udaje zdobyć te rzeczy, które chcieliśmy. W ogóle zapomniałem, że żeby tutaj ustawiać sobie. Tak naprawdę chyba nie zmienimy, bo się nie opłaca. Trochę musimy wyprodukować rzeczy, dlatego że wystawiłem sobie tutaj dywizje lepsze i oczywiście nie mamy wystarczająco sprzętu, więc tutaj oczywiście będzie nam szło powoli. Tutaj możemy sobie pozmieniać niektóre rzeczy. Tutaj na przykład nie musimy aż tak dużo samochodów produkować, nie musimy tego tak dużo produkować. No i to wszystko przejdzie na rzeczy, które nam są naprawdę potrzebne w tym momencie. To jest naprawdę nam potrzebne w tym momencie, a się bardzo wolno produkuje. Po prostu napakowałem tych dywizji, są takie bardzo napakowane, plus jeszcze mogę wyprodukować ich 36, więc więc jest trochę spoko, nie powiem o tym. Tak, te specjalne dywizje na razie pójdą sobie tu, a połowa może pójść sobie tu i stworzymy sobie nową armię, albo tę armię, albo to pójdzie do tej armii, bo ta nie ma. I sobie weźmiemy to do nowej armii. Na szczęście mamy bardzo dużo generałów. Piotra Zychowicza sobie weźmiemy. I co tutaj ma? Guerrilla Fighter. Fajnie. Więc powoli tutaj się będziemy zajmować tym, jak sami widzicie. Jeżeli nie ma jakichś tych rzeczy, no to nie za bardzo nie czytam, bo jest tutaj mega dużo. Tej. What the heck? Co to jest? District Bunker. W każdym mieście chyba dostajemy bunkier? Muszę to zobaczyć. ...30 dni dostajemy bunkier w każdym mieście? Nie? Dostaliśmy bunkier na każdej granicy z państwem? Tak, dostaliśmy bunkier na każdej z granic. Wow. Dobra. Trochę potężny, nie powiem. Coś tutaj mamy, no w sumie 17 dni, znaczy 17 nam zostało, więc możemy pociągnąć. Tutaj na pewno będziemy chcieli sobie trochę polepszyć sytuację. Jeszcze nie ma 36 roku. No powoli tutaj idziemy. Co tutaj potrzebujemy? W sumie już udało nam się to zrobić w większości. Więc tak naprawdę nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. Poczekam może chwilę, może coś się uda. Co najwyżej tutaj mamy inne rzeczy. Mamy oczywiście, możemy sobie tutaj regiony korować. Tu bardzo chętnie sobie to robimy. Czasami się ta liczba blokuje. Trochę nie powiem, ukurzające to jest, ale bywa. Okay, jak tutaj wygląda? Tutaj w sumie ładnie wszystko jest. Tutaj możemy sobie jeszcze poczekać, bo i tak nie mam nic innego do roboty. Okej, okay, czyli tutaj się zamieniamy trochę miasta, przez co mamy minusy. No bywa. Ale tutaj poczekamy sobie, nie mamy gumy. To trochę jest na minus. Ale później sobie zmniejszymy to, więc to nie będzie aż tak bardzo potrzebne nam. Okej.
i nie wiem, kto to jest dosłownie. Już prawie zintegrowaliśmy to całość. Mazowie? What? Mateusz Piskorski. Coś kojarzy, ale nie w ogóle. Kojarzy nazwisko, ale gościa nie kojarzy. Okej, okay, tutaj powoli robimy. Tutaj wydaje mi się, że musimy mieć dwie rzeczy, żeby tam zacząć. Okej, okay, mamy wszystko. Zjednoczyliśmy nasze się, zintegrowaliśmy. Nie możemy tylko wziąć tego, ponieważ nie. A tak to sobie poczekamy sobie. Mamy tutaj oczywiście pana Cejrowskiego i jego oczywiście znakomite dywagacje na temat wszystkiego. A raz tutaj powoli sobie to robimy. Tak naprawdę większość rzeczy pójdzie w to, jak tylko sobie udostępnimy większość z tych fabryk. Bo ja na razie chcę, żebym był na tych fabrykach, ponieważ musimy sobie dobudować. Tutaj w pewnym czasie się pojawi, ale już możemy dwie dywizje dodatkowe zrobić. To jest takie dobre ulepszenie. I te dywizje są o wiele lepsze, też mówię o tych moich normalnych. Ale zgaduję, że mało prawdopodobne, żeby coś teraz było na tyle silne, żeby nas mogło pokonać. Okej, okay, tutaj jakieś badanie kolejne. No, mam szczerze, dobrze, że nie nagrywałem tego moda, kiedy wyszedł, bo zgaduję, że wtedy w ogóle też kontentu do niego nie było. A tak to jest bardzo problematyczne. O, ogólnie zacząłem budować te wszystkie budynki, żeby po prostu zapełnić to, ale one się szybko budują, więc tak, mamy 10 tego, więc... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mamy dużo tych szpitali. Jak sami widzicie, ja po prostu wypełniam mapę tym. Tak naprawdę ten limit, nie wiem jak on działa, ale ja dosłownie dosyć dużo tych szpitali wybudowałem. Tak, to całość to jest to ja akurat wybudowałem. Okej, okay. One naprawdę się szybko budują. Okej, okay. Tam się udało im, czy coś mogą zjednoczyć? Chyba to nie są trzy województwa. Nie, to są trzy województwa. To może super region muszą. A to wtedy nas będą chcieli zapewne zaatakować. To może być trochę złe dla nich, ale... Co nas to obchodzi? Dobra, możemy sobie to zrobić, jeżeli to jest dodatkowa rzecz. Część tej dywizji ja sobie po prostu będę tak zabierać. Oni są na tym rozkazie, tym wielkim, więc nie ma problemu. Dobra, wszystko zrobiliśmy, więc zostało tylko te dwa. Tutaj nic nie możemy zrobić. Możemy rozdać medale, ale ja mówię, te medale, one są fajne, żeby rozdać poza odcinkiem. Tak na odcinku to nic. Okej, okay, czyli co, możemy wybierać sobie? Trochę głupie, nie powiem. Dosłownie głupie to jest. Możemy sobie to zwiększyć, szybkość budowy, jakby to miało znaczenie. Oraz ci poszli na wojnę z tymi. Okej. Okay. Wiecie co, może nie będziemy atakować jakoś. Jakoś bym się źle czuł, gdybyśmy ich zaatakowali teraz. W ogóle Sasin przegrywa z podsiadło. Jak do tego doszło, nie wiem. Dobra. W ogóle jest super agresywny ten w tym modzie, to chyba jest jedyny rozkaz realnie, żeby korzystać, bo tak to jest zbyt duża mapa, żeby cokolwiek tutaj robić. Dobra. No na pewno AI też musi być trochę poprawione, bo realnie te państwa są mega słabe. Wiem, że gram na najłatwiejszym poziomie, tylko z drugiej strony no, nawet na najłatwiejszym poziomie czasami są problemy. Okay, więc się niech tutaj powoli zbierają. Mamy to, więc... A! Podoba mi się, że akurat zaatakowali ci, których my chcieliśmy zaatakować. Oj, prawie się skończyło to. No, jak sami widzicie, szpitale będziemy mogli jeszcze trochę pobudować. Ja nie liczę tego, ile trzeba pobudować, po prostu klikam regionami.
że się uda tutaj wypełnić. Myślę, że oni się nie spodziewali tego, że tak szybko ta armia przyjdzie, a w ogóle chyba się nie spodziewali, że będą atakować, więc... Więc to trochę jest też... tutaj dużo walczy między sobą, przez co nie ma problemu. Ci są trochę problematyczni, ale oni chyba nie się zblokowali, więc dlatego nie mogą nic robić. Zaraz się wymieńcie tutaj dywizjami. Okej, tutaj też... Wydaje mi się, że trochę jest nawiązań do Bractwa Stali, trochę nie. Wiecie, to wydaje mi się, że może trochę więcej by się przydało. Ale jak już postanowili, że tyle, to zrobią. To jest w ogóle pełne drzewko, więc na pewno trochę im zajęło pracy, więc też nie chcę ich tak bardzo atakować z tego względu, ale wiecie, no ten mod jest trochę bardziej popularny niż te mody, które znaczy się te mody, które robiłem, są bardziej popularne. Może trochę bardziej popularne, ale wydaje mi się, że bardziej profesjonalny jest ten mod. Ponieważ te mody, gdzie pracowałem, to by jeszcze płacili, gdzie po prostu robiłem, to było coś takiego, że w sumie dev team nie był tak doświadczony, miał tak naprawdę dwóch doświadczonych koderów, jednego doświadczonego GFX, a reszta to w sumie była niedoświadczona, nawet niedoświadczony pisarze loru. No, lore pisany przez jednego gościa, który był aktywny, ale dosłownie nie potrafił napisać żadnego loru. Tutaj weźcie sobie. A, bo to jest jedna prowincja, okej. Więc tak. Myślę, że tutaj akurat lore jest dopracowany. To jest na bardzo wysokim poziomie, tylko wiecie, ja nie czytam długich eventów, bo to trochę zajmuje czasu. Głupio wygląda na nagraniu. Dobra, jak to wygląda z tutaj? Tutaj powoli przejmujemy, tylko chodzi o to, że im większy, tym gorzej z tym przejmowaniem. Ponieważ... musimy więcej terytoriów przyjąć. Tutaj jest prawie wybudowane. Się nam powiększył limit. Czy to znaczy, że im więcej tam atakujemy, to się zwiększa nam to? Zgaduję, że tak. Okej, więc tak. 130, 1, 2, 3, 4, 5. Możemy wybudować jeszcze tutaj pojedynczo. To jest nawet OP, więc dobrze, że zostało to trochę zbalansowane, ale z drugiej strony mogli to zbalansować poprzez najprostszą rzecz. Bardzo długi czas budowy. Wiecie, jak jest bardzo długi czas budowy, to trudno, żeby można było tutaj coś zrobić. Okej, czyli tak naprawdę nic tutaj nie możemy zrobić. Nawet nie wiedziałem, jak tutaj to wszystko działa, więc... Dobra, bywa. Tutaj część z tej armii się została. Zajmijcie się tym. A, tutaj się zakończyło. Zapomniałem nawet, że w tej grze coś takiego istnieje, bo tak długo to zajmuje. Więc zróbcie przeciwko nim. Albo nie, nie opłaca mi się. Przeciwko tutaj tym. No, duża mapa, więc trzeba przybliżać. To powoli robię sobie tutaj jakieś rzeczy. No, nie udało się nam. Więc możemy sobie zamiennik zrobić. Ciekawe by było, gdyby tak naprawdę to naprawdę coś nam dało, taką jakąś fajną dywizję. Ale znaczy się fajną dywizję, fajny sprzęt, ale tak naprawdę wydaje mi się, że nie da nam fajnego sprzętu. No. Jak to wygląda na wojnie? Nawet połowy nie zrobiliśmy, a jak sami widzicie, ile już przyjęliśmy ich terytoriów. No. Cieśniny, jeszcze raz cieśniny. To jest największy problem. Dobra, powoli niech tutaj przyjmują. Teraz trochę słabo byłoby, jakby ktoś nas atakował tutaj. Ale jak sami widzicie, Cejrowski sobie nawet dobrze radzi. Okej. Więc udało nam się coś wybadać, ale dosłownie nic nie dostaliśmy, więc... Mnie to smuci. Okej, chyba kolejna część drzewka się nam odblokuje. I co teraz? Nie wiem, możemy odblokować resztę? Wait a second. Możemy odblokować resztę? Ale jak?
Asymmetrical. Nawet nie wiem, co to jest. Technological. What? Tego się nie spodziewałem. Można resztę. Chyba wszystkie można blokować. No, jak zwykle, jak mówiłem. Oni nie mają stolicy w Siercach? What? Ja chciałem zagrać jeden z tych państw tutaj, ale nie miało contentu, więc wybrałem to, które miało jakikolwiek content. Co najwyżej zrobię sobie submoda. Tak, zrobię jakiegoś szybkiego submoda na temat mojego miasta. Dobra, tutaj niech... Czekajcie, nie chcę, żeby aż tak dużo było w tej armii, więc wymieniam sobie. Dobra, tutaj ta jedna dywizja idzie powoli. O, kolejny rok. Okej. Lungs full of hope. Zgaduję, że to odblokowało nasze kolejna część drzewka. O, na szczęście nie jest tak długiego. Co się stało? Coś chyba się stało. I tutaj będziemy mieć minusy. Ale i tak mieliśmy przez większość czasu minusy, więc to nie powinno zbyt nic zmienić. Okej, widzę, że się wszystkie fronty zepsuły. Wystawiajcie w takim razie tak, jak możecie. Musimy tylko przekroczyć tą rzekę i dosłownie to nic. Nie będzie już żadnego problemu. Okej, więc idźcie w tam. A ja w międzyczasie tutaj jakieś rzeczy też porobię. Teraz tylko pod gospodarkę robię. Tutaj część do tego idzie. Możemy więcej wyprodukować. Tak, co powiększa nam się co chwila. To... Dobra, już prawie się nam udaje tutaj wszystko przebić. O, jest! Dobra, koniec. Dobra, więc tak, na razie myślę, że z wojen by się przydało jeszcze jakąś wojnę, tylko że się boję, że teraz tutaj będziemy mieć jakieś minusy. Tutaj widzę, że się coś będzie działo. Dobra, więc nasz lider możliwe, że będą zmiany w przywództwie. Zobaczymy, jakie będą zmiany dokładnie, ale będziemy musieli sobie zobaczyć. To są chyba regiony te podstawowe, więc nie próbowali aż tak bardzo pójść w dalszą historię. Bardziej próbowali po prostu pociągnąć ten region. Co możemy wysłać? Możemy tutaj. Dobra, więc niech tak pójdą. Będziemy mogli otoczyć kilka państw. No jedno państwo tutaj będziemy mogli otoczyć z każdej strony, co będzie dzięki temu szybsze w jego przyjmowaniu. No i klikamy. Na szczęście nie są to takie wysokie koszty jak w Olbo Blues. Tutaj nawet też szybko się to robi. Okej, co tutaj mamy? Nie możemy tego zrobić, bo... Nie mamy experience. Tutaj Common Use Technology, Elite Technology. Nanomachines! No oczywiście, że idziemy w nanomachines. Baby! Okej, tutaj kolejna dywizja. Dobra, jak to wygląda? Są już na miejscu? Nie, nawet nie są na miejscu, ale pokazuje, że jest mega dobry szansa na walkę.
Tutaj możemy pójść. I co to będzie? National Stave of Puławy. No tutaj. Dobra. Więc zaczynamy. Nawet nie było naszej dywizji, ja już zacząłem. Okej, okay, więc się tutaj zaczął regionalizm. Even the angry. Adaptation of factories, humility, full remodeling. A że chyba w miastach. Nie wiem, czy to ma znaczenie na samym końcu. Dobra, pójdziemy w to. Even the angry. Dobra, i tak czekamy tutaj, jak się to zajmie, żebyśmy mogli tam coś puścić. Okej. Okay. Oczywiście te dywizje będą szły dookoła Polski na Podkarpacie, żeby zaatakować Puławy. Dobra, szybciej pójdzie dzięki temu. Lepsze fabryki. Jak to wygląda z budową? No się nam zwiększyło nawet. Mamy tam ponad limitem, dlatego że się tam dywizje niestety. Znaczy dywizję, zaanektowaliśmy kraj, przez co niestety mamy ten problem. No ale powoli sobie tym tutaj zajmiemy Puławy. No trochę to zajmie, ale szybciej niż się nam wydaje. Dobra, czy jeszcze się na nas nie wkurzają? Myślę, że jak zjednoczymy Polskę, to tak naprawdę zrobię focus autocomplete, ponieważ nie opłaca mi się, że tak powiem, ciągnąć wszystkiego. Okej. Okay. Możemy zacząć zmieniać te dywizje, ponieważ tam jest spora armia, tam nie ma za bardzo nich. Tutaj poczekamy, wysilemy. No, 70 dni to trochę zajmie. O, koniec. Koniec wojny. Nie spodziewałem, że to będzie aż tak szybkie. Ale okej, okay, w takim razie... mamy jakiś taki mega długi front? Mamy ten front. Chodzi o to, żebyśmy powysyłali tak osobno armię wszystkie. Na pewno będą jakieś luki, ale wolę, żeby tak przeszło. I tak. Okej, okay, możemy pociągnąć ten plan w taki sposób. I myślę, że będę na tym kończył, ponieważ jest akurat limit odcinka. Mamy oczywiście tutaj dużo rzeczy jeszcze do zrobienia. Mamy na przykład agencję, ponieważ wcale agencji nie robiliśmy. A by się przydało porobić jeszcze kilka rzeczy. Okej, okay, więc widzimy się w kolejnym odcinku. No to cześć!